Cześć. Witam wszystkich zebranych zarówno live na fanpage'u Spotkaj swojego pracodawcę, jak i wszystkich tych, którzy sięgną po ten nagranie w późniejszym czasie. Jak widzicie na slajdzie obok, ja nazywam się Adam Zalewski, jestem redaktorem naczelnym portalu Biotechnologia.pl i będę miał przyjemność dla was wygłosić wykład pod tytułem Gdzie szukać niestandardowej, satysfakcjonującej pracy w life science? I jak udało się to humaniście, jest to jeden z webinarów poprzedzających targi pracy w branży Life Science. Spotkać swojego pracodawcę, które to w formule hybrydowej odbędą się w dniach 30 marca 2 kwietnia tego roku. Jako portal biotechnologia.pl objęliśmy patronat medialny na tym bardzo ważnym i oddolnym. Co, co istotne, wydarzeniem, bo tworzonym przez studentów nauk przyrodniczych na Politechnice Warszawskiej, według mnie jest to zagospodarowanie istotnej na rynku luki. Nie brakuje targów pracy o takim bardzo ogólnym profilu, gdzie mamy w zasadzie pracodawców z każdej możliwej dziedziny i naprawdę trudno się w tym połapać. Nie wiem jak to jest teraz, bo troszeczkę wypadłem z obiegu. Natomiast jak ja byłem studentem, to pamiętam swoje targi pracy, gdzie chodziliśmy po halach wystawienniczych, tak naprawdę chyba nie po to, żeby szukać pracy, ale gdzieś tam na łowy długopisów, notesików, kubeczków czy innych gratisów. Natomiast jeżeli chodzi o tak wysoce specjalistyczne wydarzenie z bardzo wąską grupą odbiorców, liczę, że tu przypadkowych osób tak czy tak by nie było. Mam nadzieję, że wy chcecie poszukać. Właśnie niestandardowej, ciekawej ścieżki kariery. Będę chciał Wam kilka nisz pokazać, którymi, zgodnie z moimi obserwacjami, warto by się było przyjrzeć. No i być może też mój przykład będzie dla Was motywujący, bo jak zobaczycie sobie, nawet po, po tym tytule prezentacji, to jest on dosyć nieoczywisty. No właśnie. To teraz krótko o czym będę chciał mówić. Skoro mamy poruszać temat niestandardowych form zatrudnienia, to warto by sobie było na wstępie powiedzieć, jakie formy uważam za standardowe i które w takim wypadku pominiemy. Od razu podkreślę wszystko, co dzisiaj powiem. To wyłącznie moje subiektywne odczucia, obserwacje, wnioski. Oczywiście od czasu do czasu gdzieś tam będę sięgał po raporty, dane liczbowe, statystyki, ale w większości przypadków musicie zdać się po prostu na moje kilkuletnie doświadczenie i płynące z niego obserwacje rynku, jego deficytów, potrzeb, wymogów, generalnie tego, co wy, jako istotny głos branży, na co dzień mi komunikujecie. Będę chciał wam, chciał wam dzisiaj pokazać, że biotechnolodzy po ukończeniu studiów wcale nie są zmuszeni do wysyłania CV do działów badawczo-rozwojowych, parków technologicznych, laboratorium firm. Lub zostania na uczelni, takiego mozolnego wspinania się po tych szczebelkach hierarchii akademickiej. Oczywiście nie ma w tym nic złego, po prostu nie każdy się w tym odnajdzie, a i liczba wakatów versus osób opuszczających rok rocznie uczelnie i zasilających rynek pracy jest po prostu nieadekwatna. No bo ten rynek potrzebuje nie tylko bioinformatyków, nie tylko technologów, inżynierów, ale również popularyzatorów nauki redaktorów, tłumaczy, organizatorów eventów branżowych, startupowców, ekspertów transferu technologii. Będzie też czas na to, żeby podzielić się moją osobistą historią, której szczerze mówiąc tak publicznie to jeszcze nikomu nie opowiadałem i myślę, że osoby, które znają mnie z życia zawodowego też mogą być nieco zaskoczone, bo raczej zazwyczaj biorą za pewnik, że kończyłem jakieś kierunkowe studia, przyznam szczerze, że no, zawsze byłem humanistą. Już w czasach szkolnych zdecydowanie nie uchodziłem za ulubieńca nauczycieli od przedmiotów ścisłych. Także powiem Wam szczerze, że takie postrzeganie mojej osoby jak równego sobie przez przedsiębiorców, przez inwestorów, przez profesorów, doktorów, ono zawsze mi schlebiało i chyba świadczyło o tym, że po prostu dobrze wykonuję swoją pracę. Także ja mam dzisiaj taki mały branżowy coming out i z jego konsekwencjami jakoś będę musiał żyć. Odsłonię przed Wami oczywiście też kulisy wykonywanego zawodu. Opowiem od kuchni, jak wygląda mój dzień pracy, żebyście sami odpowiedzieli sobie na pytanie, czy na podobnym stanowisku byście się widzieli czyli osoby zarządzającej redakcją i prowadzącą, po, prowadzącej portal popularno-naukowy. Podkreślam, na podobnym stanowisku, bo liczę, że nie będziecie mnie chcieli wygryźć, tylko usiąść ze mną do stołu i ewentualnie kawałek tego tortu dla siebie od, odkroić pomyślcie sobie tak, jeżeli ja odnajduję się w tej branży bardzo dobrze, to to co wy, biotechnolodzy, jaki wy macie handicap od razu na wejściu, macie świetne zrozumienie procesów, specyfiki rynku. Nie musicie się wszystkiego uczyć od podstaw, tym bardziej możecie być skazani tutaj na sukces. Skoro to targi pracy, to przedstawię oczywiście też możliwości współpracy z naszym wydawnictwem, które jest pracodawcą dla kilkunastu Osób, jeżeli ktoś byłby zainteresowany podjęciem indywidualnych rozmów. Natomiast ostatnia część webinaru jest opcjonalna, zależy od tego, czy pojawią się jakieś pytania, komentarze, sam wykład przewidziałem na około półtorej godziny, natomiast jeżeli będzie potrzeba, to oczywiście zostanę z wami dłużej i będę. Odnosił się do Waszych pytań, natomiast wiem, że nie wszystko możecie chcieć podnosić na forum publicznym, więc w razie co, zostawię też do siebie kontakt i oczywiście będzie można do mnie napisać. Zacznijmy od tego, dlaczego dla wielu młodych osób w ogóle perspektywa pracy na uczelni nie jest szczególnie sexy i zaczynają oni rozglądać się za właśnie niestandardowymi formami zatrudnienia. Z tego, co mi mówicie, w dużej mierze jest to związane z taką zamkniętą kulturą, niereformowalną, odporną na zmiany. Co ambitniejsi i bardziej ciekawi świata wyjeżdżają na różne staże zagraniczne, no i później wracają do Polski z otwartą głową, z tym powiewem świeżości. Chcieliby przenieść do naszego kraju wszystko to, co zobaczyli na zachodzie Europy, w Stanach Zjednoczonych, no ale tu spotykają się ze ścianą. Już ponad 100 lat temu John Dewey mawiał, jeśli uczymy dzisiaj tak, jak uczyliśmy wczoraj, to okradamy nasze dzieci z jutra. Ja myślę, że tą bardzo mądrą maksymę możemy odnieść też do studentów. Natomiast, żeby korzystać z bardziej przyziemnych cytatów, to pozwolę sobie zacytować moją koleżankę, dr inżynier, inżynier Karolinę Tkaczuk z Fundacji Polonium, która podkreśla, że w Polsce nie mamy kultury zadawania pytań. Bo boimy się, że narazimy się na śmieszność, że pytanie będzie świadczyło o naszej niewiedzy. A uwierzcie mi, jest zupełnie odwrotnie. Świadczy ono o ciekawości poznawczej, a to jest punktem wyjścia wszystkich w zasadzie badań naukowych. Brońcie, Panie Boże, już w ogóle zwrócić jakąkolwiek uwagę wykładowcy, kwestionować jego zdanie. No jest taka, taki ogromny mur postawiony pomiędzy wykładowcami a studentami. Nie wiem, czy Wy też tak mieliście, natomiast ja wspominam czasy szkoły średniej i nas uczono, żeby już wtedy do nauczycieli zwracać się per profesorze. Oczywiście żaden tamtejszy chemik czy matematyk takim tytułem naukowym się nie legitymował, natomiast mówiono nam, że chodzi o takie poszanowanie autorytetów. No w porządku, natomiast takie niuanse lingwistyczne, one pogłębiają według mnie przepaść pokoleniową. Ja mam takie automatyczne blokady w głowie, kiedy rozmawiam z kimś z zagranicy po angielsku, dopiero się poznajemy, no i od razu zwracamy się do siebie po imieniu. To jest oczywiście tam w pełni normalne, bo ta forma pan, pani jest używana marginalnie, natomiast mam takie naleciałości z tej kultury polskiej, że jeszcze jest mi po prostu troszeczkę głupio, a uważam, że właśnie taki angielski styl, on bardziej zbliża, czujemy się na równi z naszym rozmówcą, a więc też nie boimy się wygłupić. I jeżeli ja czuję, że według jakiejś utartej kultury przynajmniej mogę sobie na to pozwolić i przywilej przejścia na tyle, że po mojej stronie, to z reguły bardzo szybko to proponuję. Częścią tej skosniałej struktury jest też kult publikacyjności, oczywiście wyłącznie w renomowanych czasopismach naukowych. Jako popularyzator nauki oczywiście ja nie neguję ich wartości, natomiast chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że to nie wystarczy. Bo poświęcamy masę swojej energii i czasu na te publikacje, a nie trafiamy tak naprawdę ani do biznesu, ani do szerszej grupy ludzi. A jeżeli nie trafimy ze swoimi badaniami do mainstreamu, to zawsze będziemy ograniczani do swojej małej, zamkniętej grupy i powiem brzydko, będziemy kisić się we własnym sosie. No, bo jak myślicie, jak przyjdziemy do wykładowcy, powiedzmy tak, jak to się przyjęło mówić, starszej daty, i powiemy mu, że mamy taki a taki pomysł, żeby wynikami swoich badań podzielić się w social mediach, to jaki procent tych profesorów nas wyśmieje? Tymczasem trzeba zrozumieć, że właśnie te środki przekazu potrafią. Potrafią uszyć nam drogę, żeby trafić do, do tego masowego właśnie odbiorcy. Ja uważam, że czasami musimy zrzucić koronę, nawet obniżyć swój poziom, właśnie po to, żeby dotrzeć do, do ludzi, bo czymże będzie doskonała nauka, jeżeli ona cały czas pozostaje w murach uczelni. Bardzo fajny przykład podawał mi kiedyś dr Mateusz Cikora z Instytutu Biofizyki Maxa Plancka. Ten wspominał mi, że jego grupa badawcza potrafi spędzić cały dzień nad konstrukcją draftu jednego tweeta. Jeżeli ktoś nie wie, tweet to maksymalnie 280 znaków. To tylko świadczy, jak bardzo doceniają oni wartość social mediów i odpowiedniego podania informacji sprecyzowanego na daną grupę charakterystyczną dla konkretnego medium. Ja wiem, że słowo autopromocja może nie za ładnie brzmi, no ale pozostańmy przy tym, że jest duża potrzeba komunikacji i popularyzacji nauki. Swego czasu bardzo bliski był mi temat lekomanii i w ogóle jako pedagog resocjalizacyjny no wspominałem, że mój background w biotechu będzie dosyć nieoczywisty. Bardzo dużo czasu poświęcałem na zgłębianie tematyki uzależnień i naprawdę serio traktowałem swoją pracę magisterską, jeżdżąc po całej Polsce, od Grudziądza przez Warszawę, po Rzeszów, żeby zbierać wywiady z osobami uzależnionymi i terapeutami. Wszyscy dziwili mi się w zasadzie, po co ja to robię, przecież tych prac nikt nie czyta. No jest to wysiłek nieadekwatny do efektów. Natomiast ja zawsze wierzyłem w taką jedną, naczelną zasadę, że jeżeli zmieniamy czyjeś życie, to zmieniamy cały świat, czyjś cały świat ważne było dla mnie żeby przynajmniej jedna osoba się nad tym pochyliła i zreflektowała natomiast ja poszedłem o krok dalej i wypuściłem na YouTubie materiał w którym to właśnie przedstawiłem wyniki swoich badań oczywiście w troszeczkę luźniejszej formie no i do dzisiaj trafia on do kilkunastu osób dziennie zawsze jest w top 3 filmów na moim kanale i widziało go już tysiące ludzi spośród których naprawdę sporo do mnie pisało i prywatnie rozmawialiśmy o ich Problemach. Wyjdę na chwilę z prezentacji, żeby pokazać Wam miniaturę tego, tego filmu. Zagrałem tutaj troszeczkę clickbaitowo, ale pokazuję ją Wam tylko dlatego, że chcę Was zachęcić, jeżeli sprawa jest warta nagłaśniania, bądźcie bezczelnie clickbaitowi, bo żeby nawiązać walkę z tym zalewem pseudonauki, po części musimy przejąć jej zasady gry, na tyle oczywiście, ile, ile nam wypada. Podobnie zrobiłem z artykułem naukowym, gdzie będąc kilka tygodni unieruchomiony w związku z kontuzją. Pewnie trochę z nadmiaru czasu, trochę z poczucia misji podjąłem się takiej kompleksowej analizy rynku reklam, leków, suplementów, diety i wyrobów medycznych, żeby pokazać namacalnie liczbowo, do jakich rozmiarów rozrósł się ten rynek i do jakich zagrań potrafią posunąć się reklamodawcy, żeby stymulować nasze decyzje zakupowe. Z ręką na sercu proces publikacji trwał kilkanaście miesięcy. Ja odcinek złożyłem w kilka dni, wypuściłem go znowu do sieci i tym razem zagrałem clickbaitowym hasłem, so, które sobie możecie tutaj przeczytać. Ja wrócę już do, do naszej prezentacji właściwej. A no właśnie. Wielu młodych ludzi mówi mi, że po ukończeniu studiów nie decyduje się na dalszą karierę naukową, chociażby przez to, że nie widzi możliwości prowadzenia badań, które są zgodne z ich zainteresowaniami, przez to, że nie daje im się wolnej ręki, nie obdarza zaufaniem, nie uczy samodzielności. Najpierw trzeba się wykazać pod okiem swojego mentora, robić habilitację, i dopiero w kolejnych latach ta autonomia się zwiększa. Oczywiście są wspaniałe wyjątki od tej reguły, jak profesor Andrzej Dziębowski, profesor Marcin Nowotny, profesor Magdalena Król, zdobywcy prestiżowych grantów ERC, którzy naprawdę bardzo szybko pieli się w tej hierarchii akademickiej i dla których wiek jakoś nigdy nie był przeszkodą. Natomiast ja nauczyłem się badaczy w wieku 40-45 lat cały czas nazywać młodymi naukowcami, bo zauważam, że wtedy mniej więcej stają się oni liderami swoich grup badawczych, frontmenami konkretnych laboratori laboratoriów, rozpisują swoje wnioski grantowe. A zobaczcie, teraz kończąc studia, Idąc na rynek pracy, bylibyście już na nim 20 lat i moglibyście w zasadzie rozwijać się w swoim tempie, niezależnym od żadnej hierarchii. Natomiast nie ma co oczywiście umniejszać stopniom naukowym, bo w naukach przyrodniczych mają one kolosalne znaczenie i potrafią być ważną kartą przetargową na rynku pracy. Widać to po strukturach personalnych największych firm biotechnologicznych w kraju. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda teraz, natomiast w Selwicie, jeszcze przed jej podziałem korporacyjnym, jedna trzecia pracowników miała tytuł doktora. Z tego co się orientuję, bardzo podobnie wygląda to w innych firmach typu Onco Mabion, Ardigen, Pure Bio Biologics no bo w przedmiotach ścisłych ten staż pracy. To doświadczenie w laboratorium ma naprawdę realne znaczenie. Przeciwnie jest według mnie w naukach humanistycznych. Kiedy ja patrzyłem na kolegów, koleżanki, które idą na doktorat, to miałem wrażenie, że robią to troszeczkę z braku pomysłu na siebie, że. No, powiem delikatnie, nie byliby chyba żarłocznymi rekinami na, na rynku pracy. Stąd bardzo moja krótka zajawka pozostania na uczelni szybciutko mi przeszła, bo ja jednak ceniłem sobie bardziej niezależność i granie na własnych zasadach. Nie ma co ukrywać, w nauce trudno jest też dojść do dużych pieniędzy, ale żeby nie było tak. Tylko pejoratywnie, to też kilka rzeczy jest oczywiście tutaj na plus. No bo Polska jest w bardzo korzystnym położeniu. Jesteśmy rozpieszczani przez finansowanie ze środków publicznych, chociażby z NCBR-u. A w tym dzisiejszym szalonym świecie taka perspektywa stabilnego, kilkuletniego finansowania jest po prostu kusząca. Z drugiej strony słabo rozwija się przez to finansowanie z funduszy zalążkowych, które mają dawać tak zwane smart money. Czyli pieniądze na ryzykowne projekty na wczesnym etapie rozwoju i wsparte wiedzą mentorską. W Polsce bardzo łatwo można też dostać stałą umowę o pracę krótko po doktoracie. To też trochę hamuje zapędy badaczy, żeby sięgać do tej naukowej ligi mistrzów, jaką są chociażby wspomniane granty IRC. Generalnie podsumowując, nie jest trudno ani o etat, ani o środki publiczne, ale to zawsze będzie pewna ograniczona suma pieniędzy. Nie chcę zabrzmieć coachingowo, ale w biznesie skys the limit. Generalnie nikt nie wyznaczył Wam żadnej wartości granicznej, poza którą już nie możecie wejść. Ujmę to krótko w dwóch słowach. Wolny rynek. Praca na uczelni, bycie beneficjentem grantów czy programów stażowych niesie za sobą też szereg ograniczeń. Ja lubię przytaczać taki ciekawy case z zagranicy, żeby pokazać, że to nie dotyczy tylko Polski. Mieliśmy taki pomysł, żeby z moimi koleżankami z Uniwersytetu Virginia. Zorganizować taki cykl materiałów na YouTubie, który miał być wymianą wiedzy między Polską a Stanami. Dziewczyny miały być naszą wtyczką na tym największym biotechnologicznym rynku na świecie. Oczywiście mieliśmy chęci, mieliśmy profesjonalne studio nagraniowe, kontakty, content. Natomiast tutaj przepisy bardzo mocno sprowadziły nas do parteru, bo jak się okazuje. Studenci międzynarodowi są zatrudniani przez uczelnię w wymiarze 20 godzin tygodniowo i poza tym nie mogą wykonywać żadnej innej pracy bez względu na to, czy pobierają za nie wynagrodzenie, czy też nie. Czyli innymi słowy, stypendium jest ich jedyną formą zarobkowania. No, ja musiałem też na, na mocy tych przepisów zrezygnować z, ze współpracy z jedną z tych dziewczyn na rzecz naszego portalu, bo po prostu nie chciałem jej narobić problemów. Nie muszę chyba wspominać, że generalnie te 20 godzin w tygodniu to też jest jakaś fikcja, bo znam z kilka osób, które pracowały, studiowały w Stanach Zjednoczonych, i wszystkie, jak jeden mąż, mówiły mi, że tam żyje się po to, żeby pracować, a nie pracuje, żeby żyć. Ten balans między życiem prywatnym a zawodowym jest bardzo mocno nadszarpnięty. Natomiast ja, poza tym, że mam stabilną umowę o pracę, mam też nieograniczone możliwości dorobić sobie w jaki sposób chcę. No i korzystam z tego, będąc prezenterem, konferansjerem, freelancerem na rzecz danych projektów. Z takich ciekawszych, może też kolejnych nieoczywistych połączeń prowadzę też kanał na YouTubie, który zajmuje się sportami walki i naprawdę nie myślę o tym, czy ktoś się do mnie o to przyczepi, czy też nie. No, bo nikt nie powinien wam dyktować, co macie robić w wolnym czasie, zwłaszcza jeżeli perfekcyjnie wywiązujecie się ze swoich obowiązków. Powiem więcej, jeżeli macie spokój z tyłu głowy, macie czas na swoje pasje, swoich bliskich, to wy będziecie w tej pracy po prostu efektywniejsi. Reset głowy, higiena życia proszę pamiętajcie o tym, jeżeli będziecie wybierać te swoje ścieżki zawodowe. Life Science. To bez wątpienia jedna z najważniejszych gałęzi nauki. To dzięki niej powstają innowacyjne leki, chociażby na bazie komórek macierzystych czy bardzo modnej ostatnio technologii mRNA. Mamy rozwiązania Medtech oparte na sztucznej inteligencji czy analizie Big Data. Rolnictwo staje się bardziej wydajne i ekologiczne dzięki metodzie edycji genów CRISPR-Cas9. Co za tym idzie, podejmujemy walkę ze zmianami klimatycznymi. Za pomocą mikroorganizmów prowadzimy produkcję w bioreaktorach, i tak dalej, i Tych zastosowań mógłbym wymieniać dużo, dużo więcej, natomiast skupiłem się na kilku takich rewolucyjnych, które to jeśli są wymyślane, wiecie, nad głową badacza zapala się taka żaróweczka, i może on krzyknąć eureka. Natomiast nie ukrywajmy, takie rzeczy zdarzają się raz, maksymalnie kilka razy w życiu największych umysłów tego świata, a wielu z was będzie pracowała w RD całe życie i pewnie tych emocji nie zazna. Tak sobie pomyślałem ostatnio, jak byłem na basenie, że to trochę jak z taką pracą ratownika. Ja, ja widzę ratowników, patrzą się w telefony, gdzieś tam na zegarki, czekają aż skończy się ich zmiana, i zastanawiam się, czy kiedyś będą mieli okazję uratować komuś życie, chociaż. Później pomyślałem, że analogia może nie do końca trafiona, bo jednak nikomu nie życzę takich okazji. Natomiast wracamy do, do naszej branży. Warto zauważyć, że biotech to też dużo nie mniej ważnych, ale mniej spektakularnych sukcesów, które do tych rewolucji prowadzą. To tak zwane innowacje inkrementalne, inaczej ewolucyjne, czyli ulepszające zastane procesy, technologie. A więc nie zróbmy coś jako pierwsi na świecie, ale poprawmy funkcjonowanie tego, co już istnieje. W biotechnologii pokutuje takie przeświadczenie, że wszyscy badacze na świecie pracują nad tym jednym mitycznym lekiem na raka. No otóż nie. Pracują nad lekiem, który wydłuży życie w konkretnej jednostce chorobowej, sprawi, że nie będzie to choroba śmiertelna, tylko przewlekła. Natomiast bez względu na to, nad czym pracujecie, badania i rozwój zawsze będą miały charakter misyjny i będą przyświecały im najważniejszej ludzkości cele. Ale składa się to też z elementów, których nie lubicie, a robić musicie, i z tego co wiem, bardzo mocno one też Wam podcinają skrzydła. Oczywiście ja się mogę mądrzyć, jestem tylko teoretykiem. Sami pewnie najlepiej wiecie, jak frustrujący jest fakt, kiedy rozwija się wasza hodowla, a wy w tym czasie nic nie możecie zrobić, bo pewnych rzeczy się po prostu nie da przeskoczyć. Ile wniosków czasami trzeba powypisywać i kryteriów spełnić, żeby popchnąć dalej swój projekt. Jak pracujecie nad czymś miesiącami, latami, a to okazuje się nieskuteczne, i nie ma w tym waszej winy, bo tak po prostu jest. Kilka cząsteczek trafi do kliniki. Jedno okaże się hitem terapeutycznym, ale po drodze setki wyrzucicie do kosza, tylko że ich przebadanie też było potrzebne, bo do tego najlepszego kandydata prowadziło. A ktoś tą pracę musi wykonywać, dlatego jeszcze raz bardzo mocno to podkreślę, jesteście bohaterami, i naprawdę nieliczni są predysponowani do tej często niewdzięcznej. Pracy, ale szumnie powiem kluczowej dla rozwoju świata i naszej cywilizacji. Także cały świat powinien być Wam wdzięczny, i ta prelekcja absolutnie nie ma Was zniechęcać do pracy laboratoryjnej. Ma Wam pokazać po prostu, że można inaczej, jeżeli, jak mawiał klasyk, macie ochotę oddać fartucha. No tak, przeskoczymy sobie te dwa slajdy, które już były i zaczynamy sobie właśnie chyba tą najważniejszą z Waszej perspektywy część, bo będziemy sobie mówić o tych niszach, którymi warto się zainteresować. No bo poza ludźmi, którzy robią naukę, potrzebni są też ci, którzy ją nagłaśniają, no bo znowu te dwie profesje będą w stanie połączyć naprawdę nieliczni. A więc pierwszy zawód, na który chcę zwrócić Waszą uwagę, to popularyzator nauki, który rozumie i świetnie odnajduje się w social mediach. Kiedy ja w 2020 roku przejmowałem prowadzenie naszego firmowego Instagrama, to zdziwiłem się na plus oczywiście, jak wiele jest tam profili naukowych. Jakoś to medium bardzo mocno kojarzyłem jednak z takim szeroko pojętym lifestylem, sportem, modą i generalnie z kreacją sztucznego życia. A to naprawdę świetnie prosperujący również dla nauki kanał, który przejmuje powoli schedę po Facebooku, który zrobił się według mnie takim śmietnikiem. No bo kiedyś mieliśmy tylko tam profile. Nie, odlubi nie odlubiliśmy starych kont, nie odeszliśmy ze starych grup. No i mamy tam absolutnie wszystko. Od ciotki, którą widzimy na ślubach czy pogrzebach, a która spamuje nas jakimiś w jej tylko ocenie śmiesznymi filmikami. Przez bliskich, znajomych, z którymi mamy faktyczny kontakt. Ale dla tych akurat wystarczyłby nam messenger, potwórców, którzy coraz mniej aktywni są na tych platformach, bo przenoszą się po prostu na inne, w danym momencie bardziej klikalne. Takim też ideologicznym, bardzo upolitycznionym śmietnikiem opiniotwórczym mocno stał się też według mnie Twitter, i akurat w naszej branży polecałbym mocniejszą obecność na LinkedInie. Bo ze swojego doświadczenia powiem, że wszyscy ludzie, do których kiedyś musiałem się wystać po wizytówki na konferencjach, wydzwonić centrali, centrale firm, żeby mieć do nich kontakt. Dzisiaj mam ich wszystkich w jednym miejscu i mogę do nich napisać bezpośrednio, także maksymalnie mam ułatwiony do nich kontakt. A zauważam, że na konferencjach oni sami równie chętnie co adres mailowy, to podają właśnie adres na LinkedInie, także tam macie całą, całą branżę. Ale i ten Instagram jest bardzo istotny, bo możecie trafić do młodszych, młodszej grupy wiekowej, do swoich koleżanek, kolegów, którym proponuje się na co dzień taką wizję wyidealizowanego świata, który jest tylko źródłem kompleksów, a wy możecie przekazać im bardzo użyteczną i inspirującą wiedzę. Także, jeżeli chcecie popularyzować naukę, to Instagram, LinkedIn, zdecydowanie trzeba opanować i zrozumieć specyfikę tego medium i tej grupy odbiorczej. My cały czas najwięcej lajków mamy na Facebooku, natomiast w dużej mierze to są takie puste lajki. I powiem szczerze, że w skali miesiąca czy, czy tygodnia to zdecydowanie największe przyrosty obserwujemy właśnie na tych dwóch platformach. Zwróciłbym też waszą uwagę na podcasty i rosnącą siłę mobilu. 56% użytkowników naszego portalu korzysta z niego przez urządzenia mobilne, podczas gdy kilka lat temu zmienialiśmy szatę graficzną, dostosowując ją właśnie bardziej pod mobile'a, już wtedy widząc, co się dzieje, no to wówczas było to zaledwie kilkanaście procent. Mamy też ogromny boom na treści audio. Będę odnosił się teraz do badań Love Brands Group i SW Research, według których... 40% Polaków regularnie słucha podcastów. Ilość słuchaczy spada wraz ze wzrostem wieku. Największa grupa docelowa to ludzie do 24 lat, ci stanowią aż 63%, natomiast najmniejsza grupa osoby po 50 roku życia i to jest 28%. Najwięcej słuchaczy legitymuje się wykształceniem wyższym, 43%. A najmniej zawodowym 24%. Musimy przywyknąć do tego, że internet to już nie tylko 5-6-minutowe filmiki, nie tylko muzyka, i nie tylko jakieś śmieszne kompilacje z kotkami, jak to było kiedyś, ale to już też półtora godzinne podcasty, które stają się absolutnym standardem. Ludzie troszeczkę uciekają z YouTube'a, żeby ich słuchać, no bo nie mogą tych podcastów tam czy, czy muzyki słuchać w tle. Co za tym idzie, szybko rozładowuje im się telefon albo kończy pakiet internetu, no i te reklamy są coraz bardziej agresywne. A my czasami mamy chęć posłuchać też czegoś z taką mniejszą koncentracją uwagi, sprzątając. Yy, My, myjąc naczynia, nie wiem, wy, wyprowadzając psa na spacer, jadąc z punktu A do punktu B i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jedna rzecz właśnie mnie zdziwiła, słuchajcie, w tych badaniach, bo okazuje się, że 70% osób słucha podcastów w domu w czasie wolnym, a nie pełna. 1 trzecia podczas wykonywania rzeczonych obowiązków domowych. Oczywiście, my uciekamy na te platformy streamingowe, bo to też wynika prostej linii, z ich atrakcyjności. Niedawno zakładałem konto na Spotify'u i naprawdę zdziwiłem się, że mogę tam wszystkich podcastów posłuchać sobie za darmo. Reklamy są, zgodzę się, ale chyba i tak mniej agresywne i takie natarczywe jak na YouTubie. No i też, jak sobie na przykład biegam, czy robię jakiś trening, czasami trwa to kilka godzin, słucham muzyki na Spotify, rozładowuje mi się maksymalnie 20% baterii. Tutaj nie ma żadnej reklamy, bo ja też mam konto podstawowe, nie premium. Natomiast z moich obserwacji wynika, słuchajcie, że wzrost podcastów notujemy przede wszystkim, jeżeli chodzi o, o takie dziedziny jak biznes marketing, mindfulness, audycje typu komentarze, czy w ogóle bijące rekordy popularności kryminalne i mafijne. A wciąż nauka nie jest tak mocno zagospodarowana jak mogłaby być, podczas gdy ludzie naprawdę tego oczekują. 57% respondentów wskazało, że słucha podcastów o tematyce popularno-naukowej tudzież medycznej. Słuchacze raczej nie przywiązują się do twórców, często nie potrafią nawet wymienić ich nazwiska czy nazwy ich programów, ale liczą się cztery najważniejsze rzeczy. Na pierwszym miejscu mamy prosty i zrozumiały język, potem informacje, których nigdzie indziej nie można uświadczyć, następnie wysoką jakość nagrania i później udział ekspertów. Dlatego też my chcemy być obecni na tym rynku i planujemy niebawem wejście na rynek podcastów. Częściowo będziemy to robić tak jak na YouTube, a więc treści autorskie, redakcyjne, nieodpłatne, ale częściowo będziemy chcieli je też sprzedawać w podobnym formacie jak ma to miejsce przy szkoleniach, o czym niedługo powiem. Oczywiście, te, w których proponowana jest wiedza bardziej praktyczna, właśnie podana za pośrednictwem ekspertów. Potrzebne są tylko no, drobne, niedrobne, zależy, zależy jak dla około dla kilkutysięczne inwestycje, które przekształcą po prostu pokój, który stoi dzisiaj nieużytkiem, w profesjonalne studio nagraniowe. To znaczy, będziemy chcieli kupić wszelki potrzebny sprzęt, meble i gdzieś tam później jakieś neony, logotypy itd. itd. Natomiast słuchajcie, nawet najwięksi twórcy. Powiedzą Wam, że z AdSense zarabiają grosze w porównaniu do prywatnych deali, tylko że ci to influencerzy wyceniają stricte swoje zasięgi. W świecie nauki mamy historię sukcesów chociażby Tomasza Rożka czy naukowego Bełkotu, którzy wywodzą się ze środowiska akademickiego, a i tak nie przeszkadza im to regularnie trafiać do karty na czasie. Z pierwszym z nich nawet chciałem współpracować na początku, rozwijając swój kanał. Natomiast nie będę owijał w bawełnę, nie było nas na niego stać. Zainwestowałem wtedy dużo mniejsze pieniądze w rozwój autorskich formatów. Powiązałem to z bardzo dobrze rozpoznawalnym w branży portalem. I okazało się po jakimś czasie, że my możemy proponować produkcję filmową na podobnych widełkach cenowych, jak ci topowi twórcy. Z tym, że ich. Obserwujący, liczeni są w setkach e, tysięcy, nasi w setkach. No to teraz zapytacie, z czego to wynika? Ano, wpisujemy się dokładnie w to, co za kluczowe w sprzedaży treści streamingowych uznaje Forbes a więc kampanie spersonalizowane, łatwo skalowalne. Angażujące i wprowadzające słuchacza do świata danego produktu, firmy czy usługi, generalnie segmentacja i targetowanie treści. Z 500 tysięcy widzów znanego youtubera tylko mały procent będzie miał konkretne pieniądze na inwestycje, pozycję decyzyjną w biznesie i reklamodawca będzie mógł bezpośrednio skorzystać na jego uwadze. Zazwyczaj ma to związek po prostu z jego PSL-em. U nas będziecie mieli na przykład 500 widzów, z tym, że sytuacja zupełnie przeciwna. Mały procent to będą przypadkowi ludzie, a wszyscy inni będą pochodzili typowo z branży, a więc nie monetyzujemy zasięgów, ale ściśle sprofilowaną grupę odbiorców. Blisko 200 tysięcy użytkowników naszego portalu miesięcznie to przede wszystkim management firm z biosektora, inwestorzy, pracownicy działów RD i marketingu, przedsiębiorcy, studenci czy doktoranci i Dacit, są z nami przez całą swoją ścieżkę kariery. Ro rozpoczynają e, przygodę z biotechnologią na etapie studiów, no ale później bez względu na to, czy kontynuują karierę w biznesie, czy w nauce to dalej potrafimy utrzymać ich uwagę. Z czego to wynika? Dywersyfikacja. Jedna osoba będzie szukała u nas ciekawych doniesień popularno-naukowych, inna bazy surowców, jeszcze inna kontaktów do firm produkcyjnych. Ktoś będzie chciał zamieścić ogłoszenie o pracę, a ktoś będzie chciał wysłać swojego pracownika na szkolenie, a my te wszystkie usługi możemy im zaoferować. Tylko, żeby odpowiednio te usługi i przestrzeń reklamową spieniężyć, uprzednio trzeba zadbać o redakcję, czyli o ten komponent treściowy. Bo jeżeli na samym początku nie docenisz tego, co w dłuższej perspektywie pośrednio będzie przynosiło Ci pieniądze, to położysz projekt już na starcie. No i właśnie, kolejny zawód, słuchajcie. Jeżeli jesteście zainteresowani pracą w portalu branżowym, to absolutnie żadna redakcja nie będzie wymagała od Was wykształcenia dziennikarskiego, bo swój styl wypracujecie z czasem. A każda redakcja i tak ma swoich edytorów, którzy ogarną Wasze materiały stylistycznie czy składniowo. Wy musicie przede wszystkim zadbać o, o właściwą merytorykę, czyli coś. Czego ze swoim poziomem wiedzy ten edytor nie będzie w stanie po prostu zweryfikować. Mi osobiście dużą satysfakcję sprawia, kiedy widzę, jak ktoś no, na początku jest powiedzmy w kwestiach dziennikarskich totalnie zielony, a później naprawdę nabywa swój sznyt, jego pióro staje się coraz bardziej charakterystyczne, wyraziste, ale oczywiście punktem wyjścia jest jego wiedza i ta będzie zawsze w cenie na rynku wydawniczym. Zestawkami będzie bardzo różnie, troszeczkę o tym powiem później, przywołując swój przykład. Natomiast, jedną rzecz chcę Wam powiedzieć, jeżeli ktoś w ogóle jest zniesmaczony, że zarabiamy na nauce. Jeśli współpracujemy z grupami badawczymi, to one z reguły mają rozpisany budżet na marketing i na reklamę, a więc nie sięgamy po ich prywatne pieniądze. Jeżeli współpracujemy z firmami farmaceutycznymi, kosmetycznymi, to chyba nie muszę Wam mówić że prowadzą one wysokomarszową działalność operacyjną i stać je po prostu na tego typu działania. Z doświadczenia Wam powiem, że ci najbogatsi to najmniej chętnie akurat sięgają do kieszeni. No ale w tym wszystkim dbamy też oczywiście o etykę w biznesie i właściwą selekcję. Krótko mówiąc, ile by nam Zięba nie zapłacił, to nie zobaczycie u nas reklamy ustrukturyzowanej wody czy lewoskrętnej witaminy C, czy jak tam się jego... Wynalazki nazywają, bo na takim dealu zarobisz raz, a dobrze, ale strat wizerunkowych, które w ich wyniku poniesiesz, będziesz się musiał z tego otrzepywać całymi latami. I mogę Wam podpowiedzieć, że teraz jest naprawdę dobry czas na tego typu działalność, bo na początku pandemii firmy zamroziły w pierwszej kolejności budżet na marketing, bo była to bardzo wysoka pozycja w budżecie, a przy tym uznawały, uznawały ją niestety za niekonieczną. Był też troszeczkę rozbity ich ośrodek decyzyjny, bo szeregowi, szeregowi pracownicy nie mogli skutecznie skontaktować się z szefostwem w dobie tej raczkującej pracy zdalnej. Teraz natomiast wszyscy już pogodzili się, że ta globalna sytuacja raczej szybko się nie zmieni, reklamodawcy wracają, a portale mogą inwestować w rozbudowę redakcji. COVID-19 wręcz pokazał nam nowe modele biznesowe. Przed pandemią organizowaliśmy maksymalnie jedno szkolenie w miesiącu. Nie była to żadna mocna pozycja w naszym budżecie, natomiast teraz w lutym zorganizujemy cztery webinary i bardzo podobny plan mamy w marcu, no bo jest to po prostu dla nas dużo, dużo prostsze. Wymaga jedynie zaproszenia prelegenta, yy, stabilnego łącza internetowego, odpowiedniej platformy i operatora. Odchodzą nam wszystkie koszty organizacja, dostępność i przepustowość sali, catering, jakieś problemy z dojazdem które zdarzają się zawsze przy większej ilości uczestników. Dzięki temu możemy zaproponować im niższą cenę, ci nie muszą wychodzić z domu. A pomijając jakieś tam kwestie warsztatowe, do tych szkoleń też powoli wracamy. To tak naprawdę to nie wpływa też na jakość podanej wiedzy. Wszystkie nasze szkolenia są nagrywane, więc my później możemy je proponować również w formacie VOD. My akurat korzystamy z takiej platformy jak PubliGo. To jest narzędzie do tworzenia i sprzedaży kursów online, a według nowych, dodatkowo nieodpłatnych funkcjonalności można też sprzedawać e-booki, audiobooki, pliki, stąd też właśnie nasze zakusy na wejście na rynek podcastów, bo po prostu mamy te możliwości, Nie, trzeba tylko tych właśnie inwestycji w infrastrukturę. Tu Wam też podpowiem, jeżeli planujecie stricte video on demand, to warto umówić się z prelegentem na procent od sprzedaży szkolenia, a nie na z góry ustaloną stawkę, bo tutaj po prostu te zyski nie będą takie oczywiste i warto się w jakiś sposób zabezpieczyć, żeby w pierwszej kolejności nie stracić. Mnie osobiście cieszy fakt, że powoli te eventy stacjonarne wracają. Też chcemy na tym skorzystać. Poza tym, że rokrocznie organizujemy konferencję Beauty Innovations, to mamy też nowy projekt. 21-22 maja będziemy organizowali w Łodzi pierwsze targi kosmetyków naturalnych Naturalia, i w tym momencie mamy już 28 wystawców. Spore zainteresowanie mediów lokalnych, co też każe mi zgadywać, że to się może udać. Eee, oczywiście, Będziemy chcieli zarabiać na wystawcach, a nie na odwiedzających. W dużej mierze chcemy, żeby były to, brzydko powiem, przypadkowi kowalscy, którzy przyjdą do nas z ulicy skuszeni po prostu ciekawą. Formułą, próbkami i gratisami. Natomiast, generalnie no, trzeba powiedzieć sobie, że rynek też nie jest prosty, więc może na wejściu zaproponuję Wam coś, coś prostszego i warto porozglądać się może nie tyle za własnym biznesem, co za zatrudnieniem w takich firmach, które po prostu z dużym e, rozmachem i z dużym impetem organizują swoje wydarzenia branżowe. A naprawdę zapotrzebowanie na ludzi przy tego typu projektach jest duże. Nie będę zdradzał Wam zapisów umów, oczywiście. Ale pracując jako Ghostwriter dla jednej z takich konferencji, zarobiłem zdecydowanie najlepsze pieniądze w swoim życiu. Tam też bardzo fajnie to wyglądało, bo promocja była bardzo subtelna. Przede wszystkim chodziło o wywiady, o teksty eksperckie, a gdzieś na końcu wplatało się tylko jedno zdanie o tym, kiedy i gdzie jest ta konferencja. Jestem w ogóle fanem. Takiego, takiego marketingu, natomiast nie podobało mi się, że pod tak dobrymi tekstami ja po prostu się nie mogę podpisać. Pozbawia się mnie autorstwa, natomiast oczywiście w newsach agencyjnych jest to totalnie normalna praktyka, więc jeżeli wam to nie przeszkadza, no to można w ten sposób też. Obecnie jestem też współorganizatorem takiej konferencji dla uczestników rynku kapitałowego Biznes w Genach, w której co roku bierze udział 10-15 tysięcy. Słuchacze to są w ogóle jakieś astronomiczne liczby, o których ja mógłbym tylko pomarzyć, gdybyśmy robili to w wersji stacjonarnej. Pamiętam pierwszą edycję, w budynku giełdy mieliśmy salę na 300 osób, także widzicie, widzicie skalę. Natomiast w tym roku, wbrew moim rekomendacjom, to wydarzenie też w całości odbędzie się online. Długo walczyłem o to, żeby chociaż prelegenci mogli się spotkać ze sobą w jednym miejscu. Bo jednak uważam, że właśnie te debaty, te dyskusje bardzo mocno tracą w wydaniu wirtualnym. Nie ma tego pazura, tego wchodzenia sobie w słowo, tych słownych właśnie przepychanek, a to jest bardzo potrzebne. Są natomiast małe okienka, w nich gadające głowy i jedna osoba czeka, aż przedmówca skończy monolog. No nie jest to tak atrakcyjne. Natomiast finalnie też musiałem ustąpić, bo oczywiście to zrozumiałem. Zapraszamy 20 prelegentów jednego dnia. Tak? Tego samego dnia okazuje się, że dwóch, trzech ma pozytywny wynik testu na COVID i masz rozjechane wydarzenie. Natomiast biznesowo znowu wszystko się spina. My firmom możemy proponować tak zwane wirtualne pokoje, gdzie użytkownik może się zalogować i porozmawiać na osobności z przedstawicielem firmy. Analogicznie znowu koszty, stres organizacyjny dużo mniejsze. I prywatnie może mi się to nie podobać, ale finansowo branża na pewno na tym nie traci. Ludzie się przyzwyczaili do dobrego, coraz mniej jest pytań, czy wrócimy z wydarzeniami w wersji fizycznej, co też daje mi pewne wnioski. Na pewno takie, że żeby w przyszłości dobrze sprzedać event, to będziecie musieli go zorganizować minimum w formule hybrydowej. Ludzie się już do tego po prostu przyzwyczaili i musicie im dać jakąś furtkę. O kolejnym zawodzie króciutko, bo przyszedł on mi do głowy podczas jednego z moich projektów, Organi współorganizuję też inne online'owe wydarzenie Polish Multilingual Series, które odbędzie się 8 marca i jest częścią większego cyklu webinarów zainicjowanych przez um, Genetic Society of America i ma ono na celu dyskusję na temat trudności. W Komunikacji nauki w języku ojczystym, podczas gdy wszyscy swobodnie porozmawiamy się po angielsku. Po raz pierwszy taka dyskusja będzie miała miejsce w języku polskim, i poproszono mnie o jej poprowadzenie. Myśleliśmy o zaproszeniu do grona ekspertów, osoby, która trudni się przekładem tekstów naukowych, podręczników, na przykład z angielskiego na polski, ale okazało się, że nie mamy nikogo takiego w, spo, w swojej rozbudowanej sieci kontaktów. No, bo jak ja muszę coś przetłumaczyć na swoje potrzeby, to sam sobie z tym radzę, jeśli wiem, że musi być coś zrobione perfekt, jeden do jednego. Angażuję moją siostrę, która jest po lingwistyce, i w sumie może właśnie przez to, że wszyscy w tej branży dosyć swobodnie operujemy tym angielskim, to praktycznie nie wykształcił się zawód tłumacza specjalizującego się w life science. Ostatnio, nawet na rzecz wydawanego przez nas kwartalnika biotechnologia.pl, miałem potrzebę przetłumaczenia wysoce specjalistycznego tekstu od naszego klienta, ale nawet nie takiego właśnie słowo w słowo. Tak? Chciałem, żeby ktoś dokonał mi też selekcji informacji, podał to w atrakcyjnej formie artykułu, ale okazało się, że nikogo takiego nie mamy. Także potrzeby są, osób nie ma i szyjemy trochę na siłę. świeżo upieczeni absolwenci raczej też nie zakładają startupów. 57% założycieli jest w grupie wiekowej 30-39 lat, a to wskazuje, że są to już doświadczeni ludzie, dla których nie jest to kwestia pierwszego wyboru. 80% ma doświadczenie w biznesie, 15% w dydaktyce, a zaledwie 5% idzie zakłada startupy świeżo po studiach. Jak łatwo wywnioskować z połączenia słów med plus tech? W tej branży dominują osoby z wykształceniem medycznym i technicznym, z tym, że zdecydowaną większość wynalazków wprowadzają raczej inżynierowie niż medycy, no bo medycyna jest dla przedsiębiorców bardzo atrakcyjnym tematem, ale już przedsiębiorczość dla medyków to tak niekoniecznie. No i nawet czasami jest postrzegana jako takie przejście na ciemną stronę mocy. No to pomału się zmienia. Mamy chociażby Jakuba Szczerbę, absolwenta inżynierii biomedycznej i studenta medycyny. Swoją drogą w ogóle fantastyczne kombo, który opracował przyklejany do ciała termometr z połączeniem do sieci Wi-Fi. Oczywiście z myślą o najmłodszych pacjentach, których ze względu na ruchliwość trudno ten termometr przez odpowiedni czas utrzymać. Natomiast w dobie pandemii dominują też rozwiązania, które mają za zadanie usprawnić pracę lekarza, jego kontakt z pacjentem, mają być odpowiedzią na niedobory kadry medycznych, a więc generalnie w takie projekty też chętniej zaangażują się lekarze. Wszystkie w zasadzie, które są wypuszczane na rynek, mają jakiś komponent IT, a więc wszechobecna informatyzacja i cyfryzacja służby zdrowia. 85% startupowców to mężczyźni, ale kobiety też powinny być zachęcone, chociażby sukcesami charyzmatycznych liderek, takich jak Edyta Kocyk, która stoi za opaską telemedyczną Sidley, czy Patrycja Wizińska-Soka, która jest pomysłodawczynią systemu do zdalnego monitorowania dobrost dobrostanu płodu Pregnabit. Patrząc na struktury finansowania tychże podmiotów, do, dostajemy od razu gotową odpowiedź, skąd taka dominująca grupa wiekowa. Ponad 3 czwarte firm zak, e, zakładając startup korzysta ze środków własnych, a dla blisko połowy jest to wiodące źródło finansowania. Dopiero w dalszej fazie, skaluj, skalując biznes, sięgają oni po środki z funduszy Venture capital, capital czy od aniołów biznesu, ale u nich o gotówkę nie jest łatwo. No, bo wszystkie działania dążące do najpierw certyfikacji, opracowania, dystrybucji urządzenia są znacznie bardziej ryzykowne i kosztowne niż w innych branżach. Ja jednak zawsze polecam albo się do nikogo nie porównywać, albo przynajmniej nie robić tego na swoją niekorzyść. Czyli always look on the bright side of life. Generalnie możecie powiedzieć, że no, ok, jest trudniej niż w IT, tak? Taki informatyk potrzebuje komputera, biurka. Internetu, skillsów programistycznych, rzecz jasna. No ale zobaczcie, o ile prościej macie niż w farmacji. Przed Wami są średnio dwie fazy badań, trwają 2-4 lata. W farmacji macie 3-4 fazy trwające dekadę. Koszty policzycie w pojedynczych milionach, a w farmacji w setkach milionów. No i zawsze będziecie mieli możliwość. Ulepszenia, optymalizacji swojego rozwiązania, podczas gdy przy lekach jest sytuacja bardzo zero-jedynkowa. Działa albo nie działa. To wszystko przekłada się na niższą wycenę końcową tychże spółek. Natomiast w Metechu też zdarzały się już wielomilionowe, a nawet miliardowe transakcje. I zobaczmy sobie tutaj chociażby na rynek kardiologii: Medtronic, Philips, Jude Medical. Łączna kwota finansowania tych startupów z reguły nie przekroczyła jeszcze 3 milionów złotych, co też pokazuje, że są to spółki na wczesnych etapach rozwoju. Jeżeli byście byli zainteresowani, to ja tutaj liczbowo korzystam z raportów Tech i Fundacji Startup Poland, także oczywiście po kontakcie prywatnym mogę Wam dosłać. Natomiast ja jeszcze też od, tak od siebie zwrócę uwagę, że bardzo ciekawą formą finansowania jest crowdfunding i on też zyskuje na wartości w biotechu. Mamy fajną historię sukcesu spółki z branży konopnej Can Poland, która zebrała maksymalną możliwą kwotę 4,4 miliona złotych w rekordowe 11 minut. A mamy teraz też bardzo fajną emisję akcji na platformie BizFund, spółka z branży weterynaryjnej PetsDiag.pl. Oni z kolei stoją za testami profilaktycznymi, diagnostycznymi dla zwierząt, dla koni i psów, konkretnie. A materiałem badawczym jest sierść. Też ostatnio robiłem o tym materiał, także serdecznie polecam. Wy macie do dyspozycji oczywiście różnorakie programy akceleracyjne. Może wymienię tutaj dwa takie z brzegu Techmed House, który ma za zadanie łączyć innowatorów z najbardziej dopasowanym do nich inwestorem, czy Medbis Innovations, który z kolei jest takim studenckim hubem innowacji, to znaczy ma kojarzyć ze sobą studentów, aby wspólnie pracowali nad konkretnym rozwiązaniem. I teraz nawet jeśli nie zdobędziesz finansowania przez tego typu program, to i tak niejako rykoszetem masz zwalidowany pomysł na wielu różnych e, etapach. Dostajesz feedback w zakresie marketingu, IT, modelu biznesowego, perspektywy rynkowej. Pisząc granty, będzie go oceniało środowisko akademickie, a więc będziesz wiedział, jak punkt po punkcie masz rozpisać wniosek, żeby spełnić sztywne wytyczne. Natomiast biznes ma bardzo praktyczną i pragmatyczną perspektywę. Będziesz konkretnie wiedział, co masz zmienić, żeby sięgnąć po prywatne pieniądze inwestora, które oczywiście wydaje się z największą rozwagą. Akceleracja pozwala też wejść na rynki zagraniczne, bo w Medtechu czy Biotechu nie ma rozwiązań z natury rzeczy, adaptowalnych tylko na przykład w Polsce. Tutaj oczywiście sobie przebadacie prototyp, korzystając z tego, że macie niższe koszty badań i dużą grupę docelową, ale z natury rzeczy będziecie mogli ten projekt oczywiście adaptować na kolejne międzynarodowe rynki. To też zdecydowanie zbyt zaawansowana branża, żeby poradziła sobie w niej jedna osoba. Dlatego startupy zazwyczaj zakładacie w dwie, trzy osoby. I później dokoptowujecie kolejne do swojego zespołu, no bo jedna osoba absolutnie nie przeprowadzi swojego rozwiązania przez wszystkie etapy, od pomysłu, przez finansowanie, biznesplan, ochronę prawną, marketing, wielostronną ewaluację po komercjalizację. Do tego potrzeba Wam brokerów innowacji, inżynierów, mentorów, prawników. Lekarzy, marketingowców, ekspertów od ochrony własności intelektualnej. Zobaczcie, ile macie zawodów tylko w jednym interdyscyplinarnym, multisektorowym zespole. I każdy tutaj jest tak samo ważny. Czy projektujesz grafikę, czy patentujesz, czy jesteś wynalazcą, duma do kieszeni, każdy tak samo ważny. To wymaga działania na pograniczu specjalizacji. Musicie przebić swoją bańkę informacyjną. My mamy to do siebie, że lubimy otaczać się ludźmi o podobnym schemacie myślenia. Otaczamy się bardzo, zamykamy się w zasadzie w takich bardzo małych, hermetycznych społecznościach. Wiedzę pozyskujemy wybiórczo, głównie z social mediów, a to wszystko utwierdza nas w tak zwanym błędzie konfirmacji, czyli szukamy informacji, które poprą naszą hipotezę, a te, które jej zaprzeczają, z dużą łatwością odrzucamy. Nie pomaga nam w tym internet, bo ten proponuje treści podobne do tych, które już przeglądaliśmy czyli nie drenaż, a cyrkulacja mózgu. Nie bądź szefem, indywidualistą, bądź liderem, który idzie ze swoimi pracownikami ramię w ramię, jest otwarty na ich pomysły, inspiruje, motywuje do realizacji wspólnej wizji. Wyniki naukowe powinny docelowo lądować w przemyśle. Publikacja nie jest celem samym w sobie, jest środkiem do osiągnięcia celu. Nie ma doskonałej nauki bez komercjalizacji. Chodzi o to, żeby swoje pomysły wyprowadzić z szuflady, z kartki papieru i żeby trafiły one na rynek i to najlepiej rynek polski, a nie zagraniczny. Ostatnio rozmawiałem z profesorem Edwardem Szczerbickim z Uniwersytetu z Newcastle i zdziwiło mnie, jak wiele jest wynalazków, które pochodzą z Australii ale nigdy na rzecz PKB tego kraju nie zapracowały. I tu profesor wymieniał chociażby lodówkę, wiertarkę elektryczną, kosiarkę, rozrusznik serca, czy według mnie najbardziej spektakularny przykład, czarną skrzynkę, w której powodzenie w Australii po prostu nikt nie wierzył. Czyli brakuje wizji biznesowo-inwestycyjnej, takiej świadomości w zakresie transferu technologii. Według mnie jest też dużo miejsca na agencje marketingowe sprofilowane na współpracę ściśle z naukowcami. Dziś jedyną taką firmą wydaje się ProScience i rewelacyjna, stojąca za jej sukcesem Natalia Osica, a po niej długo, długo nic. Ale tak sobie myślę, że może chcielibyście zrobić na talce zdrową konkurencję. Znowu rzucam temat, a wy zrobicie z tym, co chcecie. Na koniec tej części coś jeszcze na plus. Kilka lat temu dominował taki przekaz, że świetny naukowiec musi być też dobrym biznesmenem. I chętnie operowano przykładem Macieja Wieczorka, który na liście 100 najbogatszych Polaków Forbesa został pierwszym biotechnologicznym miliarderem. Natomiast dzisiaj zauważam, że ten paradygmat się zmienia. Naukowiec ma zająć się, się częścią merytoryczną projektu, ale nie przejmować się kwestiami finansowymi i administracyjnymi. I kilka przykładów na poparcie tego, co mówi, ale tak naprawdę tylko hasłowo, bo zbliżamy się już go, do godzinki tego webinaru. Wirtualny Instytut Badawczy przeznaczy 450 milionów złotych na projekty badawcze z dziedziny biotechnologii medycznej i onkologii. Program ma. Proponować stabilne zatrudnienie, rozsądny podział zysków z komercjalizacji, ale zdejmować z badaczy odpowiedzialność właśnie za ów transfer technologii. Mamy IDS NCBR, który zapewnia sponsoring i mentoring studiów doktoranckich dla studentów, którzy chcą zająć się projektami z dziedziny sztucznej inteligencji. Na koniec dnia studenci mają być częścią projektów, które mają realne zastosowanie w gospodarce. Mamy też agencję badań medycznych, która to dokłada nawet nie cegiełkę, ale cegłę w finansowaniu niekomercyjnych badań klinicznych, bo jeżeli chodzi o te komercyjne, to my tutaj jako kraj bardzo dobrze sobie radzimy. Jesteśmy 11 co do wielkości rynkiem. 15% nakładów RD w naszym kraju właśnie pochłaniają te komercyjne badania kliniczne. I w samej innowacyjnej biofarmie to jest 9 tysięcy miejsc pracy, natomiast jeżeli chodzi o niekomercyjne, czyli te, w które ze swojego założenia farma nie widzi sensu inwestować, no tu jest dużo większa luka do zasypania. Niektóre uczelnie, tak jak Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, mają też swoje grant office, które ma pomagać studentom w rozpisywaniu projektów i sięganiu po finansowanie. Większość czołowych uczelni ma też swoje centra transferu technologii, tylko no właśnie są to ośrodki typowo przyuczelniane, a więc znowu najwięcej pracowników będzie pochodziła ze środowiska akademickiego. Jak pomyślę sobie o pierwszej tego typu komercyjnej filmie BTM Innovations, to tamta struktura personalna była o 180 stopni odwrócona, to właśnie w kierunku biznesu rzecz jasna. Studenci, doktoranci, czy generalnie reprezentanci swoich macierzystych jednostek naukowych mogą być też udziałowcami w spółkach typu spin-out. Podsumowując, ja polecam sprawdzać ofertę nie tylko swojej uczelni, bo mamy już wiele ogólnopolskich i inkluzywnych inicjatyw, takich jak chociażby Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii, więc warto rozglądać się nieco szerzej. No i właśnie, przechodzimy e, przez te ostatnie pół godziny, już do, do tego mojego przykładu, bo myślę, że podałem wam tyle różnych opcji rozwoju zawodowego, że chyba nikt nie będzie miał mi za złe, że przyszedł Human do biotechu i zabrał wam jedno miejsce pracy. Ale jak to się w ogóle stało, najprościej byłoby powiedzieć, że był to przypadek, z tym, że tak można wytłumaczyć absolutnie wszystko. Wyobraźcie sobie wzrok mojej partnerki, kiedy jesteśmy w nowym towarzystwie i ja mówię, że poznaliśmy się przypadkiem. No, ona woli używać słowa przeznaczenie, tak jest dużo ładniej, ale przyznać trzeba, że w, na świecie wszystko jest dziełem przypadku. Jedno mniejsze zdarzenie pociąga za sobą kolejne większe istny efekt motyla. Skoro znaleźliśmy się w tym samym miejscu, na placu, pośród tysięcy innych ludzi. W noc sylwest w sylwestrową, i to właśnie mnie zapytało o drogę, to jak to inaczej nazwiecie? Ale, żeby nie było, też potrafię być romantyczny i zawsze odbijam piłeczkę i mówię, że raz pokazałem jej drogę i teraz zawsze już chodzimy w tę samą stronę. Ale, żeby nie było tak cukierkowo przy tym tłustym czwartku, bo pewnie macie już dość słodyczy, to wracamy, słuchajcie, do, do, do tego mojego przykładu, do, do biotechu. Ja po studiach po prostu chyba nie chciałem pracować w mediach głównego nurtu. Kolejny paradoks. Kończyłem politologię, ale jakoś polityka przestała mnie interesować. Chyba tyle o niej wiedziałem, że nawet zaczęła mnie brzydzić. Rozrywka też jakoś przestała mi imponować. Ja zawsze gdzieś tam blisko sobie działałem przy sporcie, muzyce, jakoś to nie, ko nie kojarzyłem tego za mocno z pracą. No wiecie, wydarzenia sportowe, koncerty. Natomiast nauka rzeczywiście była strzałem w dziesiątkę, bo wiedziałem, że ona cały czas będzie prowokowała we mnie nieustanny rozwój, będzie proponowała mi wysoką barierę merytorycznego wejścia. Na każdym kroku będzie wyzwaniem, no a ponadto będzie realną wartością dla społeczeństwa. Motywowało mnie też to, że ja nigdy nie byłem jakimś typem talenciaka raczej rzemieślnika, który sam wszystko sobie musi po prostu wypracować. Ale życie pokazało mi, że gdybym miał do wyboru taki talent czystej wody versus etos ciężkiej pracy, to ja i tak wybrałbym to drugie. Bo zauważam, że takie osoby może są troszeczkę wolniejsze na starcie, może gonią tę czołówkę, ale najczęściej na metę przybiegają przed nią. Bo jest tak, że talent, coś co mamy naturalnie od urodzenia, to łatwo zmarnować, ale mamy dodatkową motywację, żeby pielęgnować owoce swojej ciężkiej pracy. Widzę tu w moim przypadku taką analogię do sportu. Ja zawsze wybieram sobie zawody, trasę, dystans, formułę, których wiem, że w danym momencie nie będę w stanie ukończyć, bo dopiero tu zaczyna się dla mnie zabawa. Nie sprawia mi tyle przyjemności sam efekt, sukces końcowy, ale przygotowanie, droga do jego osiągnięcia. Jak coś najpierw jest dla mnie niemożliwe, po pewnym czasie osiągalne, a na końcu staje się wykonalne. To trochę jak z wejściem na szczyt. Kiedy jesteśmy u, podnosza, u podnóża góry, widzimy te wszystkie serpentyny, nie mamy zielonego pojęcia, jak my się tam na tą górę wdrapiemy. Natomiast kiedy podejmujemy tę drogę, mijamy kolejne metry, zakręty, kolejne kamyczki, widzimy bardzo mały fragmencik drogi, to nagle ta cała trasa nie wydaje się już nam taka straszna. A wiem co mówię, bo kocham góry mając lęk wysokości. Tak, nie raz już to dzisiaj padało, jestem człowiekiem skrajności. No ale z pracą mam tak samo. Jak muszę wyjechać za granicę, sam ogarnąć wszystkie kwestie organizacyjne, cały czas porozumiewać się po angielsku i wiem, że będę tysiące kilometrów od moich bliskich, no to trochę mnie to paraliżuje. Ale właśnie dlatego kupuję bilet lotniczy. Jak muszę prowadzić rozmowy z przedstawicielami spółek biotechnologicznych. Profesorami, osobami, które stoją za wielkimi biznesami i rewolucyjnymi wynalazkami, no to kim, kim ja przy nich jestem? Łatwo się mogę przecież ośmieszyć. Ten lęk mnie napędza, więc umawiam spotkanie. Muszę poprowadzić wykład dla studentów, przekazać im coś wartościowego, sprawić, że co najmniej jedna osoba będzie chciała jakoś, właśnie niestandardowo poprowadzić e, swoją karierę. Myślę, że to duża odpowiedzialność na moich barkach. Też sporo godzin przygotowania odpowiedniego scenariusza, no i wiecie co robię. Dokładnie, mówię tak organizatorom targów: spotkaj swojego pracodawcę. W mediach głównego nurtu, moim zdaniem, też ten zawód dziennikarza troszeczkę się zdewaluował i jakoś chyba nie chciałem być tego częścią. Widzę to na każdym kroku, kiedy mam kontakt ze swoimi kolegami po fachu. Mam to na myśli przede wszystkim warsztat, research, higienę pracy, ale nawet taką czystą kulturę. I tu opowiem Wam króciutką anegdotkę. Kilka lat temu byłem na konferencji dotyczącej nowych technologii w Pałacu Prezydenckim. I serio, nieważne jaki masz stosunek do głowy państwa, bo ja też uwielbiam memy z naszym prezydentem. No to wiecie, wypadałoby się odpowiednio ubrać: jakaś uprasowana koszula, może marynarka, ładniejsze buty. Natomiast razem ze mną wchodzili dziennikarze, nie będę oczywiście wymieniał nazw w redakcji, ubrani w Adidasy, Dresy i bluzy z kapturami. Nie zrozumcie mnie źle. Gdybym mógł, to całe życie bym w ten sposób przechodził, ale po prostu nie zawsze mi wypada. Ja swoją pracą chcę podnosić standardy i chyba mi się udaje, bo często po zakończonym wywiadzie słyszę: Zadawał mi pan inne pytania niż wszyscy. Dużo pan na mój temat wiedział, solidnie się pan przygotował. No, ja pochłaniam na. zajmuje mi naprawdę masę czasu pochłanianie wywiadów z moimi rozmówcami, ale właśnie po to, żeby nie zadać tych samych pytań żeby mój materiał wnosił coś nowego, no i żeby rozmówca się ze mną nie zanudził. Bo drażni mnie takie nieprzygotowanie. Ja nawet obsesyjnie boję się czegoś nie wiedzieć. Stąd jestem trochę takim dziennikarskim kujonem. Ale powiem Wam tak po prawdzie, że najważniejsze w pracy dziennikarza jest kontrolowana niewiedza albo ograniczona wiedza. Już Wam tłumaczę, o co chodzi. Chodzi o to, że mam... Taki poziom zrozumienia tematu, który pozwala mi zadać inteligentne pytanie, ale mam też taki poziom niewiedzy, że odpowiedź może mnie zaskoczyć, albo sam w pytaniu rozmówcy tej odpowiedzi nie zasugeruje, czyli chyba coś pośrodku tych dwóch podejść. Ja mam świadomość swojego stylu, czasem być może za dużo wiem. Czasem, może za mocno, skracam dystans, jeśli sobie mogę na to pozwolić. Może mam za długie pytania, przez co wszystko, przez to jest to rozmowa, a nie wywiad, ale jest to według mnie celowe działanie, może być oczywiście różnie postrzegane, komentowane. Natomiast warto wyrobić sobie jakiś tam swój styl, swój sznyt, bo w tym fachu równie ważne, co takie merytoryczne przygotowanie i ciężka praca, jest właśnie. Prawdziwość. Ludzie często dziwią się, że materiał jest tak profesjonalnie zrobiony, że my potrafimy godzinę rozstawiać trzy kamery, multum, oświetlenia. A ja, jako dziennikarz, jestem perfekcyjnie przygotowany. Bo myślą sobie, jakaś tam mała redakcja, jakiś portal internetowy, to przecież nie TVN. No, z tym, że sytuacja się troszeczkę odwróciła. Bo osoby prywatne potrafią już wypuszczać do sieci dużo lepsze jakościowo materiały nierzadko niż telewizja. A i praca w Polsacie, TVP czy TVN nie jest już tak nobilitująca jak kiedyś, no i nie musi wcale się wiązać z większym uznaniem społecznym czy z wyższymi wypłatami. I znowu podam przykład ze swojego życia wzięty. Byłem na rozmowie kwalifikacyjnej w łódzkiej TVP. No, i pani przekonywała mnie, że będę oczywiście bardzo zadowolony ze stawek, z trybu pracy. No ale kiedy pytałem o jakieś szczegóły, to nie za dużo mi chciała zdradzać. No, mam tam też jednak jakiś znajomych. Trochę podpytałem, co nieco podpatrzyłem, i okazało się, że wypłata byłaby niższa niż najniższa stawka, jaką ja oferuję jako twórca prywatny. A organizacja pracy, wszystko było tak skonstruowane, że nie mógłbym wykonywać żadnego innego zawodu, podczas gdy ja szukałem czegoś po prostu po godzinach. Dodatkowo ci ludzie, spędzając, spędzając w terenie czy w studio 8-12 godzin, są zatrudnieni na śmieciówki, nie mając w zasadzie żadnych dodatkowych świadczeń w przypadku choroby czy urlopu. No i pani była lekko zdziwiona, że odmówiłem. Natomiast oczywiście nie jest to, to przytyk do tych dziennikarzy, wręcz przeciwnie, ja nawet łączę się z nimi w bólu, jeśli ma być to dla kogoś pstryczek w nos, to tylko dla firmy publicznej, która powinna wyznaczać po prostu pewne standardy jakościowe, jeżeli chodzi o zatrudnienie i współpracę z ludźmi. Filip Nowobilski, autor kanału Duży w Maluchu, bardzo fajnie ostatnio zauważył, że dziennikarstwo to jest zawód niereglamentowany. Mam świadomość tego, że stawki są skrajnie różne. Spotykałem się z wierszówkami za artykuł na poziomie, nie przesadzam, to, to jest naprawdę, to jest dosłownie złotówka albo kilka złotych. Takie były stawki. Natomiast oczywiście są też takie dla, dla wybranych, dla tych najlepiej rozpoznawalnych za jakieś reklamówki, które opiewają na kwoty 6-7 cyfrowe. No jest też oczywiście duża presja czasu. Teksty pisze się na kolanie, w tramwaju. No jest ten problem umów. Jeżeli właśnie nie pójdziesz do pracy z powodu wakacji, pogrzebu, choroby, to po prostu nie zarobisz. Także ja wiem, że trafiłem dobrze, bo dzisiaj mam przywilej robić to, co chcę, to, co sprawia mi przyjemność, no i być też w swoich decyzjach zawodowych bardzo selektywny. Chociaż ja oczywiście wam tak mówię o tej pracy dziennikarza, a tak zupełnie szczerze, to ja rzadko tym dziennikarzem jestem bo jestem przede wszystkim redaktorem naczelnym, a więc zarządzam redakcją w sensie składu osobowego i kontentu. Na stronie dbam o współpracę z organizatorami wydarzeń branżowych, prowadzę media społecznościowe, reprezentuję redakcję na zewnątrz i nie zawsze starcza już czasu na pisanie i w zasadzie tylko ten YouTube tak mocno trzyma mnie przy tym moim wyuczonym zawodzie. Żeby Wam troszeczkę zwizualizować, jak wygląda Mój dzień pracy dzisiaj i jak wyglądał powiedzmy dwa lata temu, bo wydaje mi się, że teraz czas dzielimy na przed i podczas pandemii. No, to przed ja potrafiłem być dwa, czasami trzy razy w tygodniu w różnych rozjazdach, konferencje, wywiady, spotkania. Natomiast dzisiaj większość tych aktywności przeniosła się do sfery online i ja już zaczynam odczuwać tego skutki bo mam więcej pracy siedzącej, więcej ślęczę przed tym komputerem i kiedy wracam po pracy, to już mam tak zmęczone oczy, że nie, nie ukrywam, mam spore zaległości, jeżeli chodzi o filmy i, i seriale. Większość dni pracuję z biura, jeśli mamy w lokalu jakieś szkolenia, no to wtedy biorę sobie pracę z domu, bo nie chcę nikomu przeszkadzać. Natomiast tak zupełnie szczerze, nie przekonałem się jeszcze za mocno do pracy zdalnej, bo jednak dom to jest dla mnie taka świątynia, wiecie. Ona ma mi się kojarzyć przede wszystkim z relaksem, a nie, a nie z pracą. Ja powiem Wam kilka takich lifehacków, jeżeli pracujecie zdalnie. Oczywiście ja ich nie wymyśliłem, są one dosyć powszechne, natomiast warto je sobie utrwalić. Jeżeli nawet macie małe mieszkanie, to warto wytyczyć sobie pewne obszary, które będą dedykowane dla konkretnej czynności. Na przykład wiele osób robi wszystko z pozycji kanapy. Pewnie znacie takie osoby, może sami sami. jesteście w tej grupie. To znaczy, dużo osób ogląda tam telewizję, je posiłki, pracuje, a nie daj Boże, jak robi jeszcze wszystko naraz i to w pozycji półleżącej. No, ja jednak polecałbym. Ja jednak polecałbym, ja tutaj dostaję oczywiście sygnał od operatora, że mamy jakieś pytania, ale tak jak powiedziałem, przejdziemy sobie do tego na końcu. Natomiast wracając do, do tej pracy zdalnej, słuchajcie, polecam jednak mieć ten komputer przy biurku, wyposażyć się w jakiś wygodny fotel, żeby mieć odpowiednią pozycję. Przebierajcie się też do pracy, nie gnijcie w tych piżamach. No, bo do, nie będziecie wtedy tak samo efektywni bez względu na to, czy was ktoś widzi, czy nie. No, i polecam wstawać o takiej samej godzinie, jak ma to miejsce zazwyczaj, nie o 7.55, bo wystarczy Wam 5 minut na, na jakieś siku, na, na włączenie komputera, na odpalenie wody, na, na kawę półżywy. Nie, będziecie wtedy rozla, rozlaźli. Wydaje mi się, że, że to chyba nie przejdzie. Ja zazwyczaj wstaję. Godzina 4.35, zależnie jak tam się położę. Natomiast od razu zdementuję powszechne plotki. Nie zimny prysznic i pobudka o tej godzinie nie zrobi z was automatycznie milionerów. Natomiast pozwoli na pewno na lepszą organizację, na trochę więcej czasu dla siebie, a to już może przynieść wam realne korzyści. Ja, na przykład, poświęcam ten czas na medytację. Na swoją kawę, ukochaną, którą potrafię pić z półtorej godziny, bo wtedy w końcu nikt mi nie przeszkadza, jest taka błoga cisza, nie dzwonią telefony i mam ten czas po prostu tylko dla siebie. Potrafię go też poświęcać na jakieś ważniejsze prace, bo wtedy po prostu jestem lepszy w takich zadaniach, wymagających twórczego myślenia, a te zadania odtwórcze mogę sobie zostawić po prostu na dalszą część dnia, a nawet sobie o tej 14 czy 15 już spokojnie odpocząć. Jak mam pracę zdalną, potrafię o godzinie 16:15 za zameldować się już na basenie, wtedy o godzinie 7.45 jestem w domu, mam słuchajcie, jeszcze cały czas 15. Minut do rozpoczęcia pracy, no i tak naprawdę po południu czy wieczorem, to ja już zapominam, że byłem tego dnia na jakimkolwiek treningu, już mnie gdzieś tam nosi, żeby pobiegać, poboksować. Także serdecznie serdecznie polecam. Natomiast oczywiście każdy musi znaleźć optymalny dla siebie tryb, pra tryb pracy, bo niektórym twórcze myślenie będzie odpalało się o drugiej, trzeciej w nocy, przez co będą wstawali na TeleExpress i pewnie nie ma też nic w tym złego, mogą być w tym. Tak samo efektywni jak i ja. Mi po prostu zawsze było bliżej do wschodów słońca niż do zachodów i do takiego pierwotnego rytmu dobowego, który wydaje się dla człowieka po prostu bardziej naturalny. Poza tym lubię mieć czasami kawałek świata tylko dla siebie. Jak na załączonej grafice, kiedy pierwszy wspiąłem się na czerwone wierchy, i tak jak mówię, miałem ten kawałek świata tylko dla siebie. No nie licząc oczywiście. Kilku kozic, które gdzieś tam poza kadrem się znalazły. Każdy, nawet najbardziej pociągający zawód, oczywiście wiąże się też z czynnościami, które brzydko mówiąc, trzeba odbębnić. Jakieś odpisywanie na maile, częste aktualizacje i edycje e tekstów, ale są też w moim przypadku takie zadania, które absolutnie wykonuję z uśmiechem od ucha do ucha i budzą one we mnie ekscytację. No i może właśnie o tych drugich troszeczkę. Dla mnie żaden dzień nie jest taki sam, nawet jak z perspektywy postronnego widza komuś mogłoby się tak wydawać. Ja kiedy czytam artykuły, to nieustannie się czegoś nowego dowiaduję. pracuję umysłowo, więc nie zawsze chcę mi się po prostu po pracy czytać książki, nawet tak sam dla siebie, a i tak niejako jako efekt uboczny mojej pracy gdzieś w towarzystwie uchodzę za osobę oczytaną. Poznaję fantastycznych, inspirujących ludzi, od których zawsze mogę zaczerpnąć coś dla siebie i których tak po ludzku jestem po prostu ciekaw. No właśnie, ważna sprawa, słuchajcie. Dobry dziennikarz musi być ciekawy świata. Jeśli w tym biznesie jesteś dobry, ale masz gdzieś innych ludzi, to pomyliłeś zawody, bo być dobrym dziennikarzem, ale po prostu jesteś jeszcze lepszym aktorem. Co jakiś czas zdarza mi się też być w nowych miejscach, których w przeciwnym razie nie byłbym w stanie odwiedzić, a też uwielbiam podróżować. Dlatego nigdy nie zapomnę wizyty w Moskwie i wystawnych stacji metra i tych kontrastów społecznych na niespotykaną dotąd skalę. Nie zapomnę Wilna i meczu w Mistrzostwach Europy w piłce nożnej Polska-Portugalia, gdzie absolutnie cały zastęp litewskich kibiców wspierał naszą drużynę. I nie zapomnę Wacheningen, małego miasteczka w Holandii, które odpowiada za szereg najbardziej najpotrzebniejszych innowacji rolniczych na świecie. Ja z najbliższej możliwej perspektywy mogłem te technologie, które zmieniają oblicze świata, oglądać. Mam nadzieję, że w październiku będę miał okazję spełnić kolejne swoje podróżnicze marzenie i wylecieć do Stanów. Zjednoczonych skorzystać z programu Fulbrighta i szkolenia dla dziennikarzy branżowych, które się tam będzie odbywało. Po prostu ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że, że polecam taki styl życia, takie poszerzanie sobie horyzontów, poznawanie innych kultur, no bo czymże jest życie, jak nie sumą miejsc, ludzi, doświadczeń i wspomnień, jakie zbierzecie? Jak mawiał klasyk, trzeba kolekcjonować, mocne wrażenia. No dobrze, ale wróćmy jeszcze do ludzi, bo niewiele już nam czasu zostało. Na zbiurze jest na etacie szóstka jedna osoba od księgowości, jedna od szkoleń, trzy od marketingu i ja odpowiadam za kwestie redakcyjne. Do tego mamy kilkanaście osób zatrudnionych na stanowiskach grafików czy redaktorów, i tych drugich mamy zazwyczaj około 9-10, nie licząc oczywiście jakichś okazjonalnych współprac. I w tym momencie mógłbym zaproponować pracę, myślę, że maksymalnie dwóm osobom. No chyba, że naprawdę aplikacje będą na tyle interesujące, to możemy też pomyśleć o kimś trzecim. No i ważne, szukam ludzi dobrze zorganizowanych i samodzielnych. W większości przypadków dobór tematu będzie po Waszej stronie. Oczywiście my, jako redakcja, też od czasu do czasu zgodnie ze swoimi potrzebami coś Wam proponujemy, natomiast w większości przypadków Wy macie wolną rękę. Ja też nie chciałbym takiej sytuacji, że muszę poświęcać pół dnia na sprawdzanie waszych tekstów i na tłumaczenie 10 razy zasad współpracy, bo ostatnio właśnie miałem taką sytuację, gdzie miałem redaktorkę, która prezentowała absolutnie topowy poziom, jeżeli chodzi o przygotowanie merytoryczne i o wiedzę. Ale przez jej desorganizację i takie roztrzepanie mogę powiedzieć, ja miałem cały czas wrażenie, że ona mnie nie słucha nie szanuje mojego czasu i nadużywa cierpliwości i z tego względu ostatnio powiedziałem jej, że prawdopodobnie będziemy się musieli przez to właśnie pożegnać z bólem serca, bo tak jak mówiłem, dziewczyna świetnie naprawdę przygotowana do, do zawodu, jeżeli chodzi o merytorykę. Wyjaśniam Wam zasady publikacji, propozycji artykułów, rozliczenia raz i po prostu liczę, że to wystarczy. Bo wymagam od innych, ale na pierwszym miejscu zawsze wymagam od siebie. Bo jeśli ja jestem terminowy, słowny i dobrze zorganizowany, to chyba nic dziwnego, że chcę mieć obok siebie podobnych ludzi. Na zaufanie jasne, trzeba sobie zapracować, ale już na wejściu macie ode mnie jakiś jego zakres, bo przecież zatrudniając Was, wierzę, że będziecie solidnie wywiązywać się ze swoich obowiązków. Inteligentny człowiek musi Umieć otaczać się ludźmi w danej dziedzinie mądrzejszymi od niego, korzystać z ich wiedzy, warsztatu i ja z tego założenia też wychodzę, budując swój zespół. Liczę, że nie będziecie przede wszystkim popełniać błędów merytorycznych, bo te nie zawsze będę w stanie wychwycić. Ewentualnie jestem w stanie przymknąć oko na jakieś tam błędy stylistyczne, składniowe, nawet ortograficzne, bo Wy jesteście ekspertami na przykład w biotechnologii, a ja. W kwestiach słowa. Zazwyczaj zatrudniamy osoby na okres od września do czerwca, i ewentualnie, jak ktoś się po drodze wykruszy, to jeden do jednego, wtedy jesteśmy w stanie tą osobę na bieżąco zastąpić. Musimy przerywać współpracę na okres wakacyjny, bo wtedy wyświetlania naszego portalu spadają o połowę. Zapotrzebowanie nie jest już tak duże, i też po ludzku nas po prostu na to nie stać. No to warto sobie w takim razie też powiedzieć, że my nie możemy Wam zaproponować stałego etatu. Jest to zajęcie dla osób szukających dodatkowego zatrudnienia, które mogą napisać minimum jeden tekst w tygodniu, bo myślę, że pomniejszą ilość to nie ma co raczej... Się zawiązywać, zawiązywać współpracy, natomiast to jest zupełnie inna sytuacja niż w rzeczonym chociażby TVP, bo wy tutaj jesteście panami swojego czasu. Ja wam absolutnie nie narzucam trybu pracy i możecie sobie cały czas pracować po swojemu. To jest, to jest typowa praca projektowa. Wszelkie. Finansowe warunki zatrudnienia one są procedowane indywidualnie, bo one są wypadkową waszych wymagań, umiejętności, doświadczenia. Natomiast możecie też liczyć na premię uznaniową za te teksty, które wybijają się przede wszystkim liczbą wyświetleń. Ta oczywiście nie jest tajemnicą. Ja na prośbę autora. Mogę mu oczywiście wysłać stosowne zestawienie z analitika, i czasami te premie uznaniowe są w stanie podwoić albo potroić nawet wartość artykułu. Dlatego też polecam dzielić się nimi w social mediach, bo jest to sytuacja dla obu stron win-win, i wy, i my na tym po prostu zyskujemy. Praca redakcyjna to też fajne benefity wizerunkowe. Współpracujemy chociażby z Onetem, i najlepsze, najbardziej dopasowane teksty trafiają do nich na stronę główną. A chyba Wam nie muszę mówić, że oni wyświetleniami i zasięgami biją nas na głowę. Natomiast już w samej biotechnologii też u nas wybijały się osoby. Przychodzi mi do głowy na przykład Asia Podgórska, której dzisiaj chyba nikomu w świecie nauki, a zwłaszcza jej popularyzacji, przedstawiać nie muszę, a Asia się chyba na mnie nie pogniewa, jak powiem, że na początku swojej drogi była u nas zupełnym no-namem. Mamy też przykład Natalii Kulik, która rozpoczynała jako studentka, a dziś robi z nami znacznie poważniejsze biznesy jako główny technolog kosmetyczny w firmie Mokosz Cosmetics. Zachęcam do wysyłania swoich aplikacji na widoczny na slajdzie adres mailowy do 13 marca, ponieważ chciałbym mieć tydzień na to, żeby wysłać wam składające się z kilku etapów zadanie rekrutacyjne, potem mieć kolejny tydzień na wyłonienie najlepszych kandydatur na indywidualne rozmowy i na takie kwestie administracyjne związane z umowami, tak żebyśmy mieli jeszcze czas zatrudnić was na 3-miesięczny płatny oczywiście e, okres próbny, czyli e, Kwiecień, maj, czerwiec. Natomiast też możecie zapytać o jakieś tam wymogi, tak jak ma wyglądać taka aplikacja. Nie, takich wymogów ja Wam nie podam, ich generalnie nie ma. Raczej zaskoczenia nie będzie. Potrzebuję Waszego CV, no muszę już na wstępie wiedzieć, że macie predyspozycje, żeby w ogóle ubiegać się o tą pracę. Warto by było w treści maila kilka zdań swojej motywacji napisać, żebym wiedział, że ten mail jest dedykowany do mnie, a nie przeklikany od innego pracodawcy. Polecam też gdzieś tam słówkiem wspomnieć i nawiązać do dzisiejszego webinaru, bo wtedy wiem, że byliście ze mną, słuchaliście, a nie ukrywam, chcę też premiować uczestników tego tego szkolenia. Często dostaję jakieś dziwne maile bez wiadomości, czasami bez tematu, przepraszam. Czasami widzę, że ktoś zadał sobie maksymalnie tyle trudu, żeby zmienić imię i nazwisko adresata, a cała reszta kopiuj w klej z innego maila. Nie spodziewajcie się, proszę, odzewu na takie wiadomości. Ja je po prostu wyrzucam do kosza. No dobrze, to co? Dziękuję Wam za uwagę. Tym którzy nas już opuszczają, to będę życzył smacznego pączuszka. Jeżeli jeszcze macie zamiar coś na wieczór wsunąć, natomiast za moment po krótkiej przerwie wracamy, bo widziałem, że jakieś pytanie się pojawiło po tej półtora godzinnej nawice. Muszę po prostu zwilżyć usta i troszeczkę odpocząć. Za dosłownie kilka minut wracamy. Dobra, słuchajcie, chwilkę sobie odsapnąłem, sięgnąłem po telefon i widzę, że pytania się pojawiły. W dużej mierze są to pytania, które są ze sobą zbieżne, ale tak. Julka, pytasz, jesteś studentką biotechnologii, zastanawiasz się z jakich źródeł najlepiej czerpać wiedzę, jakie profile obserwować w mediach społecznościowych, oprócz naszych kanałów, które oczywiście śledzisz. Dzięki za zaufanie. Zerknąłem sobie szybko na, na Instagrama, w ogóle jakie my mamy e, polubione profile i, i oczywiście pewnie te, które będę Ci polecał w dużej mierze będziesz znała, bo od razu pomyślałem sobie o, o Kasi Gandor, o Crazy Nauce, o Asi Podgórskiej, która już była dzisiaj wspomniana, Naukowym Bełkocie, Tomaszu Rożku. Z takich bardziej lifestyle'owych, ale też rzetelnych e, Karolinę Sobańską bym, bym mógł polecić, e, no ale też jest dużo mniej znanych osób. Takich jak chociażby Motif Elina, bardzo fajną robotę robi Bote, Biotechium, czy taki podcast Faceci w Kitlach, mogę, mogę ci polecić. I też czasami nawet nie wiecie, pewnie, że wasi znajomi bardzo fajnie różne profile prowadzą. Ja byłem zaskoczony, jak wielu doktorantów przedstawia kulisy swojej pracy w, na Instagramie. I tu chociażby piersi do głowy przychodzi mi Ewelina Ste Stefania, która. Zajmuje się przede wszystkim tematyką choroby Alzheimera, biotechnolog pisany przez 2G mogę wam, mogę wam też polecić, ale także różne profile kół naukowych, typu młodzi biotechnologzy czy USB symbioza, no i oczywiście wszystko, co pod egidą Polskiej Akademii Nauk, chociażby Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk, no i oczywiście co, profile i strony uczelni Politechnik, to zawsze sprawdzone sprawdzone informacje. Więc myślę, że pośrednio na, odpowiedziałem też na, na Twoje, Natalia, pytanie. Natomiast tak, w większości, jeżeli chodzi o tą wiedzę, którą czerpiemy, to oczywiście publikacje naukowe, bo jest tak, że staramy się przedstawiać bardzo wiele newsów ze świata e, nauki. Po prostu nie każdy do nich dociera, bo wiadomo, e, jeśli nie jesteśmy z branży, lub teksty są wyłącznie oczywiście po angielsku, czy wyłącznie na na stronie danego czasopisma to tak jak mówiłem w prezentacji raczej nie docierają one do mainstreamu, a dzięki temu, że są u nas w języku polskim, są powiedzmy do przeczytania w artykule, który zaj lektura zajmuje wam 3, 4, 5 minut, to są one bardziej przystępne. Możemy je dawać też do social mediów, więc są one łatwo szerowane, więc z reguły tak, jeśli chodzi o takie newsy redakcyjne, autorzy zdecydowanie najczęściej bazują na na artykułach naukowych, natomiast oczywiście z tych wszystkich profili, czy w socjalach, które wymieniłem, to też na pewno. Także tutaj też powiązanie do tego. Cały czas się pojawiają nowe komentarze, więc przepraszam, ale będę czytał na bieżąco. Mhm. Czy jakieś określone strony newsowe, których atrakcyjność tematów jest wysoka? I nowinki biotechnologiczne. No właśnie, problem, nie problem, słuchajcie. Ja się akurat z tego cieszę, ale jeśli chodzi o, o taką biotechnologię, no to powiem szczerze, że no nie mamy y, żadnej realnej konkurencji na rynku. Kiedyś był taki portal, może nawet jeszcze istnieje, eBiotechnolog. Jeśli nie, to mnie poprawcie, czy e-biotechnologia y, z taką żabką, z takim logotypem żabki. Natomiast y, chyba tam się już za dużo nie, nie ukazuje, i gdzieś tam zostaliśmy z, w tym sami. Natomiast my też nie mogliśmy skupiać się tylko na biotechnologii, bo na pewno na tym rynku byśmy się nie utrzymali. Stąd właśnie u nas również informacje, usługi związane z farmacją, kosmetologią i nowymi technologiami w medycynie. Także jeżeli chodzi stricte o biotechnologię, to nie, jeśli o farmację jak najbardziej i medycynę tutaj można wymienić Medonet. Ale różne też poradniki, bardzo dużo tego w sieci jest. Jeśli chodzi o, o kosmetologię, cosmopedia.org super, super baza rzetelnej wiedzy. No i oczywiście jest też trochę takich profili, profili stricte z, z technicznych, natomiast my, jeśli chodzi o nowe technologie, to zajmujemy się przede wszystkim Medtechem, tak? czyli piszemy o, o nowych technologiach w medycynie. Tutaj też portali sprofilowanych ściśle na tę dziedzinę pewnie, pewnie za wiele nie ma. Zerkam znowu do telefonu. A, Kornelia, którą akurat dobrze znam, tak z widzenia, z miniaturki, bo widzę, że często udziela się na Facebooku i na Instagramie, także dzięki Kornelia. Pisałaś, że niestety nie uczestniczałaś od początku, czy webinar będzie zapisany? Jak najbardziej będzie zapisany tutaj na fanpage'u Spotkaj Swojego Pracodawcę i później będzie również na, na YouTubie kanału Biotech Media i na naszej stronie biotechnologia.pl bez problemu go znajdziesz, ale nawet tutaj za moment jak skończymy to on będzie w pełni zarchiwizowany. Czytam dalej Sandra. No już widzę, że, że znajome twarze, przynajmniej jeżeli chodzi o social media. Sandra pytasz, czy nie żałujesz, że poświęciłeś tyle pracy? Mhm. Mhm. Tak, czy nie żałuję, że poświęciłem tyle pracy, tak? Żeby, żeby nauczyć się tej biotechnologii od podstaw i zacząć pisać teksty popularno-naukowe, bo z pewnością nie, nie było to. Proste. No nie było to proste. Oczywiście, że nie było to proste. Ale jeżeli słuchałaś Sandra tej prezentacji, to ja, to ja podkreślałem, że, że to mnie chyba właśnie tak szczególnie motywowało. Właśnie to, że nie byłem tym orłem w przedmiotach ścisłych, ale to chyba też nie wynikało może z jakichś moich ułomności, słuchaj, tylko chyba z tego, że nie, nie spotykałem po drodze ludzi, którzy potrafili mnie tym zainteresować. Wydaje mi się, że to jest trochę e, mankament tej, tej, tej tego, że dzisiaj kierunki ścisłe nie są po prostu sexy, tak? Oczywiście to się pomału zmienia, jest zrozumienie tego, że są to kierunki, które zmieniają świat w prostej linii, natomiast mi nikt nigdy tego nie powiedział. Nie, nie kojarzyłem tak w czasie szkoły chemii, fizyki czy, czy matematyki, stąd pewnie to zainteresowanie przyszło mi troszeczkę później. Natomiast powiem Ci, że, że jak wkręciłem się w tą biotechnologię, zatrudniałem się chyba w sierpniu 2015 roku. To trzy miesiące byłem właśnie na takim okresie próbnym, i od 2016 roku przejąłem już funkcję redaktora zarządzającego portalem i chyba rok później redaktora naczelnego. Także dosyć szybko się w to wkręciłem i rzeczywiście. Ograniczało to troszeczkę mój wolny czas, bo moje dni na początku w biotechu wyglądały tak, że wstawałem i gdzieś tam dokształcałem się, uczyłem się przed rozpoczęciem pracy, pisząc artykuły popularnonaukowe cały czas, gdzieś miałem pootwierane liczne zakładki, wracając przed snem. Raczej nie czytałem czegoś stricte dla swojej przyjemności, tylko też chciałem się jak najwięcej dowiedzieć, żeby po prostu moje teksty były wartościowe i rzetelne, ale przepraszam, się tak rozgadałem. Odpowiadając na Twoje pytanie, nie, nie żałuję z chlebiami to, że zajmuję się taką trudną dziedziną, a po, yy, po tych... Po tej mojej pracy też mogę robić różne inne projekty. Jestem też zawodowo, tak jak mówiłem, związany z branżą sportową, więc to są takie moje dwie twarze. Jak ktoś mnie widzi w wydaniu, powiedzmy, kiedy zajmuje się sportami walki i potem widzi mnie, kiedy zajmuje się czymś związanym z biotechnologią, to myśli, że to dwie inne osoby, ale tego ta, ta praca wymaga. Tam po prostu muszę być bardziej energiczny, luźny. Tutaj przede wszystkim muszę dbać o, o tą merytorykę i zachowanie pewnych standardów. Dobra, żeby nie było, że się cały czas rozgaduje, Kornelia, dobra, podziękowanie. Patrycja jeszcze cały czas pyta. Aha, czy w takim razie nie jest to problem, jeżeli zdubluje się temat z innego portalu? Oczywiście temat, nie treść. No nie, chyba nie ma takiego, słuchaj, problemu, dlatego że jeden będzie czytał biotechnologię, inny właśnie medonet, jeszcze inny będzie miał polubione zupełnie inne profile. Ja wychodzę z tego założenia, że jeżeli już widzę jakiś artykuł i czytałem coś podobnego na ten temat, mam wolność wyboru, ja w to po prostu nie klikam, tak, oczywiście. Chcemy być w pewnych rzeczach piersi, nie zawsze to się udaje. Jeżeli chodzi o te artykuły naukowe, to zazwyczaj to się udaje, bo tak jak mówię, w temacie biotechnologii tutaj jakiejś realnej konkurencji nie ma, ale nie ma to chyba problemu, że jakiś temat się zdubluje, tak? Jeżeli widzisz coś, co już czytałaś na innym portalu, to po prostu nie klikniesz. Szkoda, będziemy mieli mniej wyświetleń, ale może akurat u nas zobaczysz to na pierwszym miejscu, także raczej nie, bo oczywiście, a chyba że, chyba, że pytasz o to, że, no nie wiem, korzystamy z innego portalu i podlega to jakoś pod, pod plagiat. No nie, to tego też nie robimy. No, korzystamy tutaj, jeżeli opisujemy Doniesienie naukowe, to korzystamy z artykułu naukowego. Ewentualnie możemy się wspierać jakąś wiedzą z innych portali, oczywiście za podaniem źródeł, jest to zupełnie powszechna praktyka. No tak, ale to też odpowiedziałem tutaj, Patrycja, chyba na Twoje pytanie. Zdecydowanie punktem wyjścia jest ten anglojęzyczny, bazowy artykuł. To z niego przede wszystkim nasi redaktorzy korzystają. Mają też oczywiście swoje. Swoje kontakty, gdzie bardzo często się zdarza tak, że proszą o jakąś wypowiedź swoich zaprzyjaźnionych ekspertów, co też ich uwiarygadnia, bo jest też taki problem, tak, że jeżeli ktoś jest u nas powiedzmy rozpoczyna pracę, jest studentem, to pewnie nie ma tego DR czy profesor przed nazwiskiem no, mi to totalnie nie przeszkadza. Jeśli jest rzetelny w tym, co robi, natomiast dużo osób może podważać jego zdanie, więc też bardzo często wspiera się wiedzą ekspercką. No dobra, widzę, że, że Patrycja bardzo dziękuję za odpowiedź, także ja już chyba będę dziękował Wam za ten webinar i słuchajcie, jestem bardzo zbudowany tym, że no było Was tutaj dzisiaj trochę z tego co widziałem, no i też aktywnie uczestniczyliście na czasie. Na czacie po to był ten webinar, webinar. do mnie kontakt macie. Zachęcam do tego, żebyście pisali w, chociażby w sprawie rekrutacji, ale jeżeli jeszcze jakieś inne pytania Wam się urodzą, bo tak jak Kornelia, chociażby przesłuchacie sobie, czy przepatrzycie ten webinar od podstaw, przyjdzie Wam jeszcze do głowy jakieś pytanie, zachęcam do kontaktu. No to co? To tak jak powiedziałem, przy tym tłustym czwartku życzę Wam, kochani, słodkiego wieczoru. Do zobaczenia.